Korzystając teraz, że czekamy sobie na czerwone światło na drodze w kierunku Bałtyku na wybrzeżu na Łotwie, to tak, takie przemyślenia na temat drogi w Litwie to jest tak, tam są same pola, drogi, no nie ma pasów wymalowanych, bo ja mówię o bocznych drogach, takich dla dzikusów bardziej, ale fotoradarów A11, bardzo duża ilość fotoradarów, odcinkowe pomiary prędkości, natomiast teraz już śmigamy po Łotwie, no i od razu widać, że drogi są lepsze, wymalowane, no i krajobraz się tutaj zmienił, bo już więcej jest drzew, mniej fotoradarów, ale też się zdarzają, no i tak to wygląda. Jedziemy na jedną fajną miejscóweczkę, później będziemy nad wybrzeżem na Bałtyku. Dotarliśmy do tego punktu na Łotwie. Tu mamy jakieś pewnie muzeum, latarnie, muzeum, kościół. Tu jakieś coś do wędkowania. A ładnie. Irbene. Nie mówię tych nazw, bo ciężki temat. Idziemy na radiostację. Połączyć się z rodziną. Jest akurat skierowane do góry. Idziemy, puścimy jakąś wiadomość w kosmos. Parking bezpłatny. 6 km taką drogą. Kurz niesamowity. Dobrze, że akurat mało aut. Wcześniej Google nas poprowadziło 19 km taką drogą. Tragedia. Tam przebitkę z tej jazdy wrzucę. Piękny las. Tu jak widzimy, tam pewnie będzie ten karier z tą wodą, co na tym zdjęciu. I co najważniejsze, patrzcie tutaj w lesie. Wszędzie cały las ciągnie się wrzosy. Myślałem, że to lawenda. A to wszędzie to jest wrzos. Aleś porozrastane. Pięknie to wygląda. Idziemy bliżej tej radiostacji. Tu jest cały plan, jak to wygląda przy tej radiostacji. Chciałem to obejść wokół, bliżej podejść, bo zamknięte. Ale ogrodzone, tam kilometr w tamtą stronę przeszedłem. Idę teraz zobaczyć w tą. Kurde, naprawdę, ani ho, ani drona, okamerowane, a tak to wygląda, bardzo fajne, to bym chciał zwiedzić. Przez ogrodzenie, pyk, coraz bliżej jestem. Idę jeszcze z drugiej strony. Ale ładne. No już lepszego ujęcia nie będzie. Tak to wygląda. Fajne. Kolosalne. No i dotarliśmy do następnej miejscówki. Powiem szczerze, że ciary przechodzą. Typowo coś dla urbexu. Patrzcie, całe osiedle opustoszałe. Czemu? Jaka jest historia tutaj tego miejsca? Bo to tak zatrzymałem się przy okazji. Jest to wszystko do wyczytania. I na późniejszy temat. W oknach gdzie nigdzie widzę jakieś rzeczy. Czyli nie jedna osoba tu może być. Chociaż jest to odludzie totalne. Tu
tu wszystko zarasta. I nie wiadomo co, gdzie, w którym pomieszczeniu się czai ktoś. A jest tego dopieruna. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy za tamtym budynkiem jeszcze nie jest coś. Troszeczkę tego jest. Tam jest następny dalej. Jeden. Tam jest jeszcze dalej. Jest, widzę, taśma, że zakaz wchodzenia. Czyli, że to już jest w rozsypce. Parking zaraz do, przy wjeździe do miasta Kolka. WC otwarte, monitoring i parę metrów do plaży, kosze. Fajnie tutaj można sobie zaparkować. No i co, no jesteśmy w Łotwie, miejscowość Kolka. Ku naszemu zdziwieniu patrzymy, a tu taka plaża. A tu taka plaża, o. Drzewo już na ognisko naszykowane. No i co, tam dopiero dwie osoby przyszło, tak to jesteśmy tutaj sami. O dziwo, gdzie jest morze, tutaj wiadomo. Delikatnie się obija o plażę. Jest statek tam daleko jeden. No, głowy nie urywa. Jak to się mówi. Woda taka jak i u nas. Zimna. Ale plaża u nas piękna. Idziemy, zobaczymy na miasto. Plaża, istny Armagedon. Wszystkie drzewa leżą w wodzie i to dość długo widać, bo już troszeczkę nabrały koloru i tak to się ciągnie aż tam. Tu jest fajnie, o. I rybki. Kolka, miejscowość, i będzie tutaj najbardziej wysunięty punkt na Łotwie, do którego właśnie zmierzam. Tam nie wiem co tam jest, ale jakaś latarnia morska. Tutaj specjalnie przywieźli takie kamienie, czy co, czy coś tu było. Tam jest plaża Armagedon. Wszystkie drzewa, co są z lasku, woda podcina i leżą. A to jest kwintesencja tej miejscowości tutaj. Najbardziej wysunięty punkt. I rzeczywiście w końcu nie widać tej wody z każdej strony. Tam dopiero ląd. Piękny taki kolorek. No i słoneczko, delikatny wiaterek. Fajnie. I tu jest fajna plaża, nie? Tu już widać, ale dużo strasznie wędkarzy jest. Tu pani sobie łowi, tam pan. I tam następni co jakiś czas. Czyli myśmy szli całkowicie z innej strony. Dzika plaża tak zwana. Tutaj w tym miejscu, no ta plaża nie różni się niczym niż w Polsce. Tylko, że tu jest sierpień, sezon, a tu jest tylko kilka osób. Ale fajne. Jak na Plitwickich tak jechał. Wchodzi się do takiego domeczku na ławeczkę. Pierwszy raz coś takiego widzę. To jest przeszklone, a o tam ktoś siedzi nawet. Żeby nie siedzieć, tam śpi ktoś. Normalnie tu jest jakiś chyba... Tak, chyba kemping. W środeczku jest przez szybę. Przez szybę, o. Na morze. Jeden, drugi, no super, ale pomysłowe. Nie wiem, czy to jest na wynajem. Tam chyba też ktoś jest, zaraz zobaczymy. Te zamki są tylko dla ciebie. Please do not wash. Czyli kemping. Patrzcie, tam grill. Czuję kiełbaskę. No nic, nie przeszkadzamy, uciekamy. Ale naprawdę fajnie. To musiałem sobie to nagrać, bo...
bo jest ciekawe. Fajnie to wygląda tutaj z plaży. Ja myślę, że to jakieś lustra są. Szukaj auta. Gdzie auto? Tak to wygląda miasto Kolka. Tu jest ekipa z Polski. Kilka samochodów jadą tak samo jak my na Estonię objazdówkę. Właśnie rozmawiałem tutaj z właścicielem, ale tego samochodziku chyba bez psa. Może gdzieś się tam jeszcze spotkamy. Cały zestaw. O, taki kamperek fajny. Chimerek, a. Ekipa, a, no grupą można jeździć. Bardzo dużo takich opuszczonych domów jest tutaj. Praktycznie idziemy teraz tam do morza i wracamy na parking i jedziemy dalej. No i dotarliśmy do następnego opuszczonego miejsca na Łotwie. Tutaj raczej była fabryka produkcji cegieł. Widać po kominie. I też dość dużo, sporo budynków tutaj opuszczonych. Wszystko zarośnięte. I zaraz przy samym morzu, no szkoda miejsca, ale no co zrobić. Zaraz tutaj jest chyba latarnia, to jest. Albo jakaś wieżyczka taka fajna. Trudno powiedzieć. Następny budynek. Kurde, tutaj dość spory. I też przy okazji. Ale dzisiaj spokojnie, nie ma wiatru takiego jak na Litwie. No i tutaj fajnie, tylko tu się nie da dojechać. To było idealne miejsce do spania, bo kurde, konkretne te budynki. Jest trochę tego. O, tu można sobie wjechać i pod autko zajrzeć. Fajna sprawa. Kawał placu tu jest. To pewnie tam jeszcze w lesie też coś by tam było. O, tam dalej są budynki. Tak się trochę to marnuje. Nie? Marnuje się teren i ogólnie wszystko się marnuje. Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear.